Witajcie, Joanna Hoły z tej strony, z kanału Okiem Matki. Dzisiaj taki temat, to takie pytanie właściwie, bo cały czas tak krążę wokół tych archetypów, wokół tych wartości, poznania i tak właściwie takie proste pytanie przyszło mi do głowy, jak w ogóle do jasnej ciasnej poznać samego siebie? Okej, ja zrobiłam film dosyć długi na ten temat, jak ja dochodziłam do poznawania samego siebie i to była długa i kręta droga. I szczerze mówiąc, dopiero ja z tej perspektywy, tak jak teraz, widzę, że tak naprawdę są różne sposoby pójścia na skróty. I teraz chciałam się czymś takim podzielić, ale najpierw powiem Wam, że mnie pewne rzeczy już po prostu wkurzają. Wkurza mnie to na przykład, że lubię pewne magazyny i czasami zaglądam do nich na przykład w internecie. Na przykład lubiłam Zwierciadło, lubiłam Sens. Nie kupuję tego teraz ze względu na jakiś minimalizm. Uważam, że powinno się to czytać w internecie, a nie koniecznie korzystać z papierowych wersji. No ale okej, zaglądam i na przykład są takie, jest 5 sposobów, żeby poznać siebie. I szczerze mówiąc, to jest dla mnie takie... To jest dla mnie takie gadanie trochę o niczym. No dobra, posłuchajcie, jest tak. Medytuj. Już samo to, okej, jest napisane, że czujemy siebie dopiero we wzruchu, poznasz samego siebie, swój umysł. Okej, ale to jest mega trudne, to jest ogromna, długa droga. Ja do tej pory wiem, że nie jest tak łatwo medytować. Ja czasami staram się, ale bardzo często mi to po prostu nie wychodzi albo nie mam czasu. To jest po prostu kolejna droga, dochodzenie do tego, jak się medytuje, nie? Inna rzecz to jest, tutaj był drugi punkt, odkryj na nowo swoje wartości. No co to właściwie znaczy, tak? Swoje wartości, tylko że jeżeli my tak naprawdę nie wiemy, kim my jesteśmy, to co to właściwie znaczy odkryć swoje wartości? Jak? Możemy pogrzebać z, nie wiem, pogadać z rodziną, tak? Ale w tym momencie tak naprawdę poznamy wartości rodzinne, które też mogą być naszymi wartościami, ale no tu nie, to nie daje odpowiedzi, tak? Są takie hasła trochę. Zrezygnuj z oczekiwań. Tu się akurat w ogóle nie zgadzam, bo tu jest tak, gdy rezygnujemy z oczekiwań wobec innych ludzi, pozwalamy biec w życiu swoim torem, odzyskujemy wolność oraz siebie. I tak i nie. Uważam, że wymagać trzeba i od siebie, i od innych. I nie da się rezygnować. Dalej idzie tak, że zrezygnuj z oceniania innych. No to też jest bardzo trudne. Jak zrezygnować z oceniania? Tak zasadniczo mamy to wpojone. Tak, można się z tym zgodzić, tak? Aczkolwiek, no po prostu to jest dla mnie jakieś takie hasło, które niekoniecznie coś tam w ogóle mówi. I nie jest dla mnie sposób konkretny na poznanie samego siebie. I piąte, dbaj o swoje samopoczucie. No to zgadza się, tak? Jakby nauczyć się relaksować. Ale tak jak na przykład jak ja patrzę na swoje życie, to mi to całe lata zajmowało. A teraz też jest trudno, bo jestem samotną matką, mam 2 dzieci w ogóle. I takie gadanie, to naucz się relaksowania, tak? Odpoczywania. To jest mega trudne. Powiem Wam coś. Ja zrobię jeszcze oddzielny może film o archetypach. Nie wiem, pomyślę, czy to ma sens, czy faktycznie ludzie są tym zainteresowani, ale jeżeli chodzi o takie proste sposoby, to ja w tamtym filmie mówiłam o tym, że tak naprawdę, żeby poznać siebie, a tym bardziej swoje dzieci na przykład, w taki dosyć prosty sposób chyba, czyli spojrzeć na siebie trochę obiektywnie, to trzeba polegać na czymś, co nam daje kultura, po prostu kultura. I polegać nie tyle na swoim ego i myśleniu, jak gdyby medytowaniu, to też wszystko jest okej. Okay. I robieniu testów, chociaż to też jest okej, okay, ale ja bym jednak polegała na swojej podświadomości w dużej mierze, bo prawie każdy jest, jeżeli nie wzrokowcem, a nawet jeśli nie jest, nie odbiera w ten sposób świat przede wszystkim, to jednak archetypy bardzo na niego wpływają i obrazy. No i co? No jest kilka sposobów, jak jakby po prostu odnaleźć w siebie po prostu aspekty siebie. Po to, żeby po prostu łatwiej było ze sobą jakby żyć, tak? Ale w ten sposób można też odkryć to, kim jest twoje dziecko, tak? No dobrze.
Czyli jak odkryć to, kim ja jestem, albo kim ja też jestem, tak? A czego u siebie nie lubię na przykład, czyli jakiś swój cień. Słuchajcie, no to przede wszystkim poszukać obrazów i zdać się na te pierwotne rzeczy, czyli na przykład zodiak. Będę mówić o sobie na przykład, tak? Ja jestem na przykład ryby, znak ryby, a tutaj ten opozycja dla ryb, ascendant, descendant, tak? To jest panna. No i co? I to nie wystarczy, że jak gdyby wchodzimy, czytamy ten znak. Nie, to też jest fajne, ale znajdźcie sobie, ja wrzucę link też, taki często są, jest fajnie pokazany, jest pokazany znak, ale co? Przede wszystkim jest jakiś znak, archetyp, jakby przyporządkowany rybom, bo drugie często jest jakiś obraz. I to może być ta medytacja. Medytacja na początku to jest fajna nad obrazem. W sensie takim, usiąść, popatrzeć na ten obraz, powiedzmy, daj mi na to te ryby, albo ta panna, co czujemy, co nam to robi, jak my się, czy czujemy jakieś, że tak powiem, wibracje, tak, wtedy. A dodatkowo często jest podane, no nie mówię o tych wszystkich opisach długich, ale mamy oprócz tego tak, jest napisane, że często jest jakiś żywioł podany, na przykład przy rybach jest żywioł wody. Co wtedy czujemy? Czy to jest faktycznie nasz żywioł? Jeżeli jesteśmy rybami, to powinien być nasz żywioł, powinniśmy się czuć dobrze w wodzie, tak? Natomiast dla mnie opozycja to jest panna i ziemia, żywioł ziemi. I ziemia jest dla mnie trudna, uziemienie, bo ja właściwie w tej wodzie, tych uczuciach, bo woda to też uczucia, i latam, tak? Gdzieś się odrywam tam od tej ziemi. Więc te obrazy dla mnie, na mnie te obrazy działają. Zazwyczaj na wszystkich działają, bo to są po prostu pierwotne archetypy. Inna rzecz, można sobie wziąć inny zodiak. Na przykład mój chiński to jest tygrys. Coś mam do tygrysów, w ogóle coś mam do kotów. W ogóle można iść w stronę zwierząt. Jakie zwierzę lubisz? A może w ogóle ich nie lubisz? A może lubisz takie, którego nie ma w otoczeniu? Ja na przykład lubię wszelkie ptaki. W dzieciństwie na przykład jakieś się miało zwierzątka, jakie się chciało mieć, nie? Ja miałam ptaków kilka pod rząd, jakieś kanarki i tak dalej. To jest, jakby to mnie przyciągało, tak? Potrzeba wolności. W jakichś tam toksycznych układach rodzinnych to też często jest. I kot. Kot to też jest potrzeba wolności, tak? Miałam tych kotów kilka. W pewnym momencie, jak rozwiązałam jakoś tam ten problem, to ja w ogóle nie mam potrzeby posiadania zwierzęcia. Mogłabym to zrobić dla dzieci, tak? To się można w ten sposób zastanowić, jakie na przykład, jakie zwierzę dziecko chce mieć, albo jakie zwierzę my chcemy mieć. No ale to jest też, ten znak na przykład chiński, to jest mój tygrys, to jest, no tygrys to też jest kot, nie? Taki dziki kot. Ale no właśnie, jak widzimy, powiedzmy, bo w chińskim jest, jak gdyby są tylko zwierzęta. To działa to na nas? Co to nam mówi, tak? Oczywiście można przeczytać sobie najlepiej w skrócie. Najfajniejsze są te horoskopy, gdzie jest w skrócie napisane na przykład, że to jest, nie wiem, dajmy na to ryba, to jest na przykład duża empatia i inspirowanie, tak? Ale też jest na przykład jakby ten negatywne, czyli to przeciwieństwo, czyli naiwność i brak granic właśnie. Można się dużo o sobie dowiedzieć z jednego takiego słowa. Ja to mam, okazuje się, w znaku, w zodiaku. Więc to normalne, można powiedzieć, że ja wchodziłam w te relacje, gdzie nie miałam tych granic, gdzie one się zacierały, nie? Ale są też często archetypy. I na przykład archetyp ryby to jest mistyk, filozof, poświęcający się i ofiara, tak? No to coś jakby można właściwie, to mówi wszystko, tak? Mogłam była to przeczytać lata temu. To oczywiście nie oznacza, że my się gdzieś mamy szufladkować, ale to często jest tak, że to nie te 1000 słów tego opisu i nie wiadomo, to jedno słowo, ten archetyp, bo to za tym idzie obraz. Jak słyszycie na przykład mistyk, to co widzicie? No to nie wiem, zależnie czy wschód, czy zachód, tak? Ale zazwyczaj każdy od razu jakiś obraz wyskakuje w głowie. I pytanie, czy ten obraz na nas działa? To, co niby jest nasze, tak? Bo może działać, a może nie działać, a możemy mieć to zablokowane. To też trzeba by się zastanowić, dlaczego, tak? Bo ja mówię o tym, że jakby co możemy my sami zrobić, a co nie jest jakimś wyimaginowanym działaniem, tak? Poza testami, które to są dosyć proste do zrobienia.
Obrazy działają na podświadomość, to powinno nas działać. Inna sprawa, no to mówię, zwierzęta. Można sobie powycinać, zrobić taką, tak jak się robi mapę marzeń. Można zrobić mapę zwierząt, bo to są zwierzęta totemiczne zwykle. To znaczy, są etapy życia. Na różnych etapach życia różne zwierzęta się też lubi. I to często jest tak, że akurat nad tymi cechami być może pracujemy, albo akurat tych cech, które prezentuje dane zwierzę, potrzebujemy w danym czasie. Bo są etapy życia, nie jest tak, że zawsze jest tak samo. Tak, ja na przykład teraz bardziej ten tygrys do mnie przemawia niż jakby niż kot czy jakiś ptak. Oprócz tego jest oczywiście numerologia, ale numerologia sama to jest numer, tak? Na przykład dziewiątka, ale to odnosi się jednak do tarota, bo jest z tym bardzo połączone i na przykład dziewiątka to jest w tarocie, to jest obraz eremity, czyli pustelnika. No to się łączy jak gdyby ten filozof, ten mistyk, tak? To się po prostu pokrywa i ja jak to widzę, to mnie to rusza. Znajdźcie sobie takie obrazy i pomyślcie, czy was to rusza. Co z tym, tak? Co z tym? Na przykład jeszcze mogę się podzielić czymś takim, że na przykład właśnie często jest tak, że chcemy coś zrobić, ale to żeśmy bardzo zablokowali. I ja na przykład mam tak, że ryby to jest ten mistyk, ja zawsze chciałam pomagać ludziom, być tym filozofem, pisarzem i tak dalej. Jakoś mi to nie wychodziło, ale się okazało, że na przykład stałam się zupełnie niezależnie od tego, od tych zodiaków, ale jednak wszystko szło w tym kierunku, żebym stała się nauczycielem. Ponieważ były pewne cechy charakteru, które mnie jednak bardzo pchały w tamtą stronę i okazuje się, że nauczyciel to jest archetyp na przykład w znaku pannie, czyli w moim jakby cieniu, tak? Ja się po prostu, to jakby to było moje powołanie i przeznaczenie, tylko ja to miałam w cieniu, to znaczy, że miałam tak niską jakby samoświadomość, samoocenę i poczucie własnej wartości, że ja w ogóle nie wierzyłam, że kiedyś to się stanie. Ale to wyszło z tego cienia i jak gdyby ja to zintegrowałam i jestem tym nauczycielem teraz, tak? Sobie popatrzcie, tak? Panny, na jakie ma archetypy, jakie mają, to każdy znak zodiaku. Okej, okay, ale można zwyczajnie, jeżeli jesteście wierzący, znaczy jestem wierząca, ale jeżeli jesteście silnie związani z religią, ja też jestem, cenię w ogóle całą kulturę, to można sobie nawet tak zrobić, tablicę archetypów zrobić, po prostu powycinać różne zdjęcia, które na nas działają, albo osoby, które dla nas były ważne. Ja na przykład na swojej tablicy archetypów mam Atenę z mitologii greckiej. Często jest tak, że coś na nas działa, jakiś mit, jakaś postać do nas przemawia. Jakoś się z nią może pewnie uosabiamy, tak? I mam na przykład świętą Hildegardę z Bingen. Możecie sobie popatrzeć, kto to jest. Taka święta, bardzo taka uczona, ale też zielarka, pomagająca ludziom, okej? Okay? Czyli jak gdyby dla mnie to ta święta. Nie święta Joanna d'Arc właśnie, ta walcząca, tylko ta Hildegarda z Bingen. To może być coś w literaturze, albo w muzyce, albo w ogóle ktoś, kto tworzy jakąś typ muzyki, to też nam coś może mówić. Możecie być bardziej słuchowcami. Okej, to weźcie w takim razie tą muzykę, posłuchajcie jej. Czasami za tym idzie jakaś historia, albo tekst, nie? Ja na przykład mam operę, absolutną fiksację mam na punkcie opery Orfeusza i Eurydyka, ale w konkretnym pewnym wykonaniu. Gluka to jest opera, ale jakby mitologiczne jest źródło, nie? I ten Orfeusz i Eurydyka, ja mówiłam w innym tam podcaście o tym, że to jest schodzenie do tych podziemi, właśnie szukanie cienia i tak dalej. Znaczy można tak to interpretować, nie? O, świeczka mi zgasła, no trudno. Ale generalnie... chodzi mi o to, że no to właśnie jakby i w tym momencie ja się nie identyfikuję, znaczy w sensie jakoś nie działa na mnie ta Eurydyka kobieta, tylko ten Orfeusz, ten poeta, nie? A Orfeusz, który ma też jakby podwójne, tak? Orfeusz, który był pokazany jako no właśnie taki zakochany i tak dalej, ale też miał... no jakby to jest wielowymiarowa postać, tak? W każdym razie ta postać mnie jakoś tam inspiruje i w tym momencie działa na mnie kultura, ten mit i ta muzyka, bo to jakby jest dla mnie taka jedność, ta opera po prostu. A to jest też pewien archetyp, ja to też mam na swojej mapie archetypów. I jeśli medytuję, ja jestem wzrokowcem i słuchowcem, ale jeśli medytuję, to dla mnie medytacja to dobra, fajna medytacja, taka właśnie na początek albo na chwilę, na krótko, jeżeli nie macie dużo czasu i nie chcecie się uczyć, bo medytacji trzeba się zwyczajnie uczyć. Zwykle ludzie tylko
to nie jest dla wszystkich łatwe. To na archetypie można medytować. Po prostu patrzeć na to zdjęcie, tak? Czy na jakiś tam obraz. Można się otaczać też jakąś tam malarstwem, tak? Które lubimy. Dużo rzeczy o nas mówi, dużo, tak? Często jest też tak, że, okej, okay, jeszcze jest teoria żywiołów, to co na koniec powiem. Teoria żywiołów to polega na tym, że w teorii żywiołów jest się po prostu jakimś tam żywiołem, ale to też jest właśnie, jakby kiedyś w Akademii Ducha ANG mówiła, że jakby jesteśmy wszystkimi żywiołami. To się zgadza, ale w pewnych etapach życia, kiedy pracujemy nad czymś tam, no na przykład nad czakrami swoimi, to jesteśmy jakimś tam jednym żywiołem akurat. Ja na przykład sobie całe swoje dzieciństwo miałam fiksację totalną na punkcie koloru zielonego. Miałam wszystko totalnie zielone w pokoju swoim. Znaczy może jako nastolatka, już nie taka całkiem młoda, małe dziecko. I nawet jakieś radio przymalowałam plakatówkami na zielono, bo co? Trudno teraz można zieleń, ocean, kobiecość gdzieś tam, tak? Zieleń, a może niebieski, bo lubiłam takie przejściowe kolory, tak? Ale zieleń to też jest uzdrowienie. Zieleń się łączy ze zdrowiem, i więc jakby to też mogło być to, tak? Bo ja potrzebowałam uzdrowienia siebie, swojej tożsamości, swojej rodziny i tak dalej, ale to też się łączy z czakrą serca, które potrzebowałam otworzyć i to po prostu przerabiałam. Czasami wystarczy popatrzeć na to, jaki się ma styl, jaki kolor ja lubię. To też jest jakiś archetyp, tak? Coś w nas jest. Moje dziecko na przykład bardzo lubiło, nadal lubi tego Jaya. I zobaczcie, jeżeli wasze dziecko lubi na przykład Lego jest Ninjago, tak? To jest filozofia chińska, to są te żywioły, podstawowe zupełnie rzeczy. Jakiego ninja dziecko lubi? Dzieci lubią różnych tych ninjów, tak? I to nie chodzi tak do końca. Chodzi o cechy, a nie tylko. Jest też kolor. Niebieski na przykład. Moje dziecko lubi tego ninja Jaya niebieskiego, który jest, no po pierwsze, porzuconym jakimś tam dzieckiem, sierotą. To też o czymś świadczy, że on go lubi. Coś tam czuje zwierzęcego być może. Ale oprócz tego niebieski kolor to jest ochrona. Dzieci często lubią niebieskie, kiedy czują się mało bezpiecznie, kiedy coś z uczuciami przerabiają aktualnie. No to jakby może być różnie. A ja miałam właśnie tą fazę zieloną jako nastolatka, a potem bardzo długo w okresie takim poszukiwania siebie, właśnie dochodzenia do tego, że ja chcę uczyć, czy ja chcę uczyć, czy ja chcę pisać, co chcę robić, pomarańczowy i żółty, fiksacja totalna. Też miałam znowu cały pokój. Znaczy jeden pokój był jakby już taki zielono-niebieski, a drugi, czyli jakby nie odrzuciłam tej pierwotnej inspiracji, a drugi był całkowicie pomarańczowo-żółty. To są te kolejne czakry, czakra mocy, splot solarny, tak, tutaj żółty pomarańczowa kreatywność. To był ten moment, kiedy ja bardzo dużo też i grałam, i pisałam, i bardzo dużo się działo, i rysowałam, to było taki wiele lat takich, kiedy te kolory były silne. I można tak na to patrzeć, czyli jakie kolory też na nas działają, jakie postacie, jakie archetypy, jakie malarstwo, jaka moda, jaki styl. I to nie jest szufladkowanie się, nie, bo zazwyczaj to coś nam się gdzieś tam podoba, okej, jest też programowanie, może się nam podobać, bo na przykład ja mówię jakby teraz o nas jako dorosłych, bo nie mówię o tym, że chodzimy do szkoły i wszyscy kupują sobie spinery, czy tam zakładają jakieś jeansy, rurki, nie, bo to jest jakby programowanie, moda jakoś tam, ale mówię o takich już dojrzałych, że jeżeli nam się coś dłużej podoba, albo kontemplujemy to i nam się nadal to podoba, to dlaczego tak jest? Zwykle to jest coś podświadomości, to jest coś naprawdę naszego i na to powinniśmy zwrócić uwagę. I to jest po prostu łatwiejsze i to jest dobra droga, żeby poznać, naprawdę poznać siebie oraz tego innego siebie, cienia. Łatwiejsza droga niż właśnie takie babranie się w tym ego i takie umysłowe myślenie. No to kim ja jestem? I czytać te, nawet te zodiaki, jeżeli my za dużo tego czytamy, tych opisów, tego wszystkiego, czy nawet tych testów psychologicznych, bo można pójść do psychologa też zapytać, jakby co, gdzieś tam nam pomoże, ale archetypy to archetypy.
albo to na nas działa, albo nie działa. Bo to jest podświadomość, to jest coś bardzo, bardzo głęboko w nas. Znaki, obrazy, kolory, symbole. I tak będzie nam łatwiej po prostu rozpoznawać siebie. I ta sama metoda dokładnie, bo ja naprawdę polecam poznawanie swoich dzieci od początku. Najlepiej zrobić im ten, sprawdzić, kim one są, zanim jeszcze na serio tym staną się tym kimś, tak? Jakby, i potem tylko obserwować, nic nie, jak nie wpływać na nie. Tyle. Polecam taką metodę archetypową poznawania siebie i tego innego siebie. Wierzcie w siebie, nie gaście swojego wewnętrznego ognia, Joanna.